Co ty gadasz? Nie wiem, podoba mi się. Oczko w duza, określenie mała. Rymy są so-so, ale... Yo, siemanko, z tej strony profesor Smok, jesteśmy w Rap News, a to jest Oceń Wersy. Siła wzbudza respekt, strach to nie szacunek. Wyróżnia się męstwem, kto nad nią panuje. Na świat patrzę trzeźwo, z duszą więź swą czuję. Nic mnie nie kontroluje, zewnętrzny program nas truje. Się wyłamałem, nie żałuję. Rąbię drwa, noszę wodę, niewiele potrzebuję. Mam swoje terytorium, tu łowię i poluję, a o swoje plemię dbam jak umiem. Jest fajnie zrymowane. Respekt, męstwem, szacunek panuje, tu się fajnie te rymy krzyżują. I kurde, no przesłanie jest pozytywne. 4. Luka Syma. Okej, okay, zajebiście. Jestem sobie żaglem i wiatrem, smokiem, ogniem i światłem. Zrobię tobie masakrę, nagle te skrable. Rzucam trochę pradawnych zaklęć, baz i sample lecą przez kable. Pragniesz zabrać mi kawałek czasu, lecz to ja ukradnę ci fragment. Fajnie poskładane, merytorycznie jakoś tak, nie wiem, 3. Fokus, okej. Okay. After party trzeba zacząć, nie mam czasu spać. Leżę pijany bardzo długo, znów gdzieś w piachu plaż. Na ustach czuję smak zeszłoroczny Kalifornii smak. Niech to się mi nie kończy, American Pie. Czemu się budzę sam? Proszę powiedz, gdzie mój skład nadeszło? Lato mała, a ja dalej żyję w snach. Gdzie mój telefon wsiąkł? Chyba go pochłonął piach. Powiedz, czemu nie ma was? 2. Oczko w duza, określenie mała. Nie wiem czemu, denerwuje mnie. 2, 1, 1, 5. Okej, czyli też nie do końca jakby jestem targetem prawdopodobnie. Nigdy nie pytaj, o co tutaj chodzi, tylko gruby blunt twe ciśnienie złagodzi. Wysłannik klimy teraz nadchodzi, bez żadnych kłopotów nowy rym w głowie się rodzi. Lubię, gdy łatwo wpada szelest do kieszeni, znają to uczucie ci, co wierzą zieleni. W głowie się mieni wszystko dookoła, nie obchodzi mnie praca, nie obchodzi mnie szkoła. To jest coś oldschoolowego, strzelam. Klima, okej. Okay. Wiadomo, że może są to proste rymy na dzisiaj i powinienem być jakiś, nie wiem, może krytyczny w stosunku do tego, ale mam ogromną słabość do oldschoolowego hip-hopu z przełomu lat 90. i 2000, więc mimo wszystko 3,5. Kaczy proceder. Wolę się nastukać. Wolę się nastukać, to jest tak, kurde, myślałem, że to jest to. Okej, okay, dobra, klasyczny numer, tak czy siak. Fałszywe k***y mi mówiły, gdzie mam iść i co mam robić. Może dlatego ich słowa są częścią mej historii. Nie byłem taki głupi, wszystko robiłem z mej woli. Śmiali się z pomysłów, dziś nie mogą mnie dogonić. Mogę zdobyć wszystko dzisiaj, wszystko da się zrobić. Wystarczy uwierzyć, to ty musisz udowodnić. Nawet będąc pierwszym, czuj się k***a jak dwójkowy. Z frajerzy da się wszystko to nadrobić. Dobrą energię mi to daje, jest motywujące bardzo. Rymy są so-so, ale szanuję przez 3,5, szanuję przesłanie. 27, fuck demons. Okej, okej. Dzisiaj chcę rzucić wszystko i jechać daleko, mała. Tą szarą rzeczywistość odpulić. Banał, chcę bawić się do rana jak Malik Montana. Być na Copacabana, słuchać Sanach i pić szampana. Nie chcę być nigdy sam, chodźcie ze mną, napijemy się za lepszy czas i za splendor. Nie będę już nigdy tęsknił, nie chcę w życiu łez jak kęki. Copacabana, Sanach, szampana, Malik Montana. Mam dylemat, spoko jest to napisane, spoko jest to poukładane, ale merytorycznie prawdopodobnie już też nie jestem targetem, no niech będzie to 3,5. Kury. Okej. Okay. Jak się ocenia wersję? Spoko, to jest ciekawe, bo to jest czasami na papierze lepiej napisane niż to później są te numery, nie? Bo to są numery, których ja bym prawdopodobnie nie słuchał. Ale jak ja sobie to przewinę pod nosem, to nie ma tutaj jakichś specjalnie buraków, nie? Jakichś kasztanów posadzonych. Dalej. Wszędzie są podziały na starą, nową szkołę. Zajdą mi za skórę, to tych i tych. Ale nie jesteśmy w szkole, chyba że w szkole życia. Tu gra ciężki banger, nie ma żadnego dziennika. Ocenia cię publika, a nie panienka po studiach, której dżinsy ciasno opinają zgrabne uda, nuda nie istnieje. Pomysłów mam masę, rasa ludzka dawno temu połączyła pieniądz z czasem.
podoba mi się to, podoba mi się message w tym, zgadzam się z nim stuprocentowo. Co? No niby te rymy są dość proste, ale z drugiej strony tutaj padają jakby rzeczy, pod którymi ja się w 100% mógłbym podpisać, że się z nim po prostu zgadzam, więc czysto technicznie, nie wiem, mam w pompie, czysto personalnie mogę za to 4 dać. Okej, okay, spoko. Ładne dziewczyny wysyłają głupich chłopców na seanse z wodą, ale póki co nas tulą i tak ładnie mówią, uuu, wynaćpane dzieciaki w koronach, zrobimy dla was wszystko, tylko gdzie mam iść, no pokaż. Mówię na nią Bas Astral, ciągle muszę jej tłumaczyć, że jest tylko zabawką. Daje mi swe serce i mówi, masz w zastaw i ponoć stać ją na mnie na barze, wszystko za darmo. I to jest młody profesor Smok. Ja bym sobie dał za to. Kurde, spoko wtedy pisałem, nie będę fałszywy, skromny. Podobało mi się to, jak to napisałem i podoba mi się to dzisiaj, aczkolwiek bym te rymy trochę... Dam sobie 3,5. Tutaj jest jeden fragment, który uważam, już nie będę się rozwijać, tutaj są rzeczy, które są teraz kukurydziane, uważam, z perspektywy czasu, ale nie wiem, podoba mi się nadal, nie będę udawał, że... Dla mnie to jest technika rymowania, ładunek emocjonalny, nie wiem, jakby to powiedzieć, uważam, że musi być pieczołowicie napisany, w sensie ja nie lubię słyszeć, że to jest pierwsza rzecz, która komuś przyszła do głowy, tylko że to jest dokładnie dobrane sformułowanie i to jest jakoś dokładnie przekazane to, co ma ktoś na myśli. Chociaż z drugiej strony ostatnio też się nad tym zastanawiałem i jest dużo mega prostych rzeczy, które mi się podobają. Bo nawija jak ktoś turbo charyzmatyczny. Więc finalnie konsensus jest taki, że dobry to jest pojęcie względne. Ja akurat lubię technikę i punchline'y, ale zdarzało mi się też słuchać rzeczy, które w ogóle nie są w ten sposób napisane, nie opierają się na tym. Ciężko powiedzieć na tę chwilę. To jest chyba względne pojęcie. Sam teraz do tego doszedłem w trakcie kręcenia i własnej wypowiedzi, ale chyba tak po prostu jest. Względne pojęcie. Mamy to. Mamy to. Dzięki bardzo. We'll be right back.